Mamy trzecie warsztaty z komunikacji. Teraz tak, chciałbym, żebyśmy już te warsztaty, bo te dwie poprzednie, pierwsze w zasadzie były bardzo takie wstępne, obrazujące, co będziemy robić. Drugie były jakby przygotowujące do jakiegoś tam głębszego wejścia w ten temat. Dzisiaj już zaczynamy taką dosyć taką głęboką jakby diagnozę komunikacji, tak to też nazwiemy, diagnoza komunikacji. Teraz pierwsza rzecz, skład komunikacji, bardzo, bardzo prosty. Nadawca, odbiorca, kontekst, komunikat, kontakt między nadawcą a odbiorcą i wspólny język dla nadawcy i odbiorcy. Nadawca komunikatu to człowiek, który jako pierwszy uwalnia komunikat. Odbiorca to ten, który odbiera komunikat. To prosta rzecz. Kontekst. Bardzo ważna rzecz w komunikacji. Kontekst jest ściśle związany z tym, co się dzieje w danym czasie, w danej chwili. W danej też komunikacji. Kontekst. Często ludzie, którzy nie rozpoznają kontekstu w całej sytuacji, no po prostu strzelają potworne gafy komunikacyjne. Ludziom, na przykład, ludziom prawdy wydaje się, że będę mówił prawdę. Zawsze będę mówił prawdę. Ja mówię, dobrze. Ja też jestem za tym, żebyś zawsze mówił prawdę. Ale wiesz o tym, że prawda to nieszczerość. Wiesz o tym, że do tego, żeby mówić prawdę, trzeba wiedzieć, w jaki sposób to powiedzieć. Chyba to wiesz. Bo to jest kontekst. Rozumiesz? Prosty przykład. Kochające się małżeństwo, żona zaszła w ciążę, przytyła 40 kilo. Ważyła 50, waży 90. Nogi w ogóle w kolanach ma grubsze niż ty w udach. Wieczorem staje przed tobą rozebrana i mówi, jak kochanie wyglądam. Jesteś człowiekiem prawdy. A jak będziesz szczery, to nie będzie dobrze. Prawda, jak ma na imię, pamiętacie? Jezus, on ma takie imię. Prawda to jest to. Jezus, tak ma na imię prawda. Rozumiecie? Jezus by jej nie powiedział, wyglądasz jak Valero. Jezus by powiedział, wyglądasz świetnie, kochanie. Nigdy lepiej nie wyglądasz. Tak by powiedział Jezus. Rozumiecie? Bo to jest ważny kontekst w komunikacji. Nie wolno zapominać o kontekście. Dalej mamy komunikat, czyli przekaz. Dalej mamy kontakt między nadawcą a odbiorcą, czyli bardzo jest ważne, żeby rozumieć, że komunikacja to jest kontakt. To nie jest wyrażanie swojego zdania w powietrze. I akurat w tą stronę, gdzie stoi tamten człowiek. My nie mówimy w powietrze, tam gdzie stoi tamten człowiek, tylko do człowieka. Czyli następuje kontakt między nami. Czyli człowiek i człowiek się kontaktuje dwoje ludzi. To nie jest monolog. Tylko w komunikacji zachodzi forma dialogu, czyli ja coś komunikuję do drugiego człowieka w jakimś celu, nie traktuję go jako w ogóle zło konieczne na drodze mojego w ogóle monologu. I trzecie, wspólny język dla nadawcy i odbiorcy, to znaczy, że musisz umieć się porozumieć z drugim człowiekiem. Niekoniecznie twój poziom pojmowania jest taki sam jak jego poziom pojmowania. A jeżeli mamy zamiar doprowadzić do dobrej komunikacji, to musimy wiedzieć, czy jesteśmy rozumiani. I musimy mówić językiem zrozumiałym dla drugiego człowieka. Nie tylko językiem na przykład polski, bo mówimy do Polaka, tak?
ale też na takim, na odpowiednim poziomie emocjonalnym, na odpowiednim poziomie intelektualnym, na odpowiednim poziomie związanym z doświadczeniem, na odpowiednim poziomie związanym z wiekiem, również duchowym wiekiem. Inaczej rozmawia się z dzieckiem, rozumiecie? Inaczej się rozmawia ze starcem, który przeżył dwie wojny i uważa, że wszystko wie. Rozumiecie? Zupełnie inaczej rozmawia się z człowiekiem, który dopiero wyszedł świeżo z więzienia. Inaczej się rozmawia z człowiekiem, który jest bezdomny. Inaczej się rozmawia z człowiekiem, który jest milionerem. Inaczej się rozmawia z człowiekiem, który jest po traumatycznych przeżyciach życiowych. Inaczej się rozmawia, z każdym się inaczej rozmawia. Trzeba znać język, wspólny język. Trzeba słuchać. Dlatego w ogóle w komunikacji bardzo fajną rzeczą jest osłuchiwanie. Osłuchiwanie się i dowiadywanie się. Tak? No i oczywiście coś, czego nie będę dzisiaj tutaj poruszał, ale co jest moim zdaniem kluczem, jeśli chodzi o nas, odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, czyli intuicja. Pamiętacie, czym jest intuicja? To jest część ducha człowieka. Będę dzisiaj o tym mówił na szkole, przypominam te rzeczy. A więc intuicyjnie musimy działać, czyli musimy, jak to mówimy w tym naszym żargonie charyzmatycznym, musimy mieć objawienie, jak się z kimś dogadać. Rozumiecie? Taka prawda. Dwa. Ważne jest nie tylko co, ale i jak komunikujesz. Nieważne co komunikujesz tylko, ale też jak komunikujesz. I kilka rzeczy bardzo podstawowych. Jakość emocji włożona w komunikat. Rozumiesz? Bardzo ważna sprawa. Jakie ty emocje wkładasz w komunikat? Powiedz, chodź tutaj przemyt. Komunikat. Na przykład. Tak wygląda. Włączyłeś te przewody, czy nie? Czy ty w ogóle mądry jesteś? Na przykład. Zakomunikowałem mu właśnie informację z potencjałem emocjonalnym, rozumiecie? Który jest potencjałem emocjonalnym troglodyty. Tak komunikuję troglodyta. Tak? Chcę coś osiągnąć, gdy naprawdę chodzi o przewody. Jest drugi komunikat. Przemku, czy te przewody są tam dobrze podłączone? Dbałeś o to? Też jest komunikat, dziękuję Ci bardzo. I różny poziom emocjonalny, pokazuję Wam. Ludzie często wjeżdżają w drugiego człowieka. Ja mówię, a raz po polsku mnie powtórz do mnie to. Po polsku mi powiedz, bo powiedziałeś do mnie w nieznanym języku. Dlaczego tak powiedział? Bo towarzyszyły mu takie emocje. On nawet może chcieć coś dobrego przekazać. To może dochodzić do... Ten komunikat może być ważny. Ale to, jaki jest potencjał emocjonalny, to jest kluczowe. Tak? Kluczowe. Dalej, tempo komunikatu. Rytmika, siła głosu. Często ludzie mówią bardzo szybko. Zanim w ogóle załapiesz początek zdania, on już zaczął trzecie. A ty w ogóle? Tak ludzie mówią. Po co tak mówią? Wiecie, czemu tak ludzie mówią bardzo szybko? Bo na przykład jest jeden powód. Chcą szybko skończyć i uciec. Jest taka jeden rodzaj ludzi. Chcą szybko skończyć i uciec. Chcą szybko wypowiedzieć, wycofać się. Jest takie, szczególnie osoby mające problemy z izolacją różnego rodzaju, one tak komunikują. Szybko chcą powiedzieć, szybko, żeby go nikt nie przerwał. Rozumiecie, bo one są przyzwyczajone, że ktoś im przerywał zawsze. Nie, powiedzą, wycofają się. Prawda? Albo ludzie myślą, że na przykład, jeżeli bardzo szybko będą wypowiadali jakieś frazy, to więcej informacji przekażą w krótkim czasie. Ja w ogóle się zastanawiam, ale po co? Przez ten czas, no mamy czas. No nie trzeba tak szybko. Siła głosu jaka jest? Czy ty wrzeszczysz, czy ty mówisz ciszej? Często ludzie stoją i wrzeszczą do siebie. W innym wypadku mówią tak, że nie słychać coś na podobno. Rozumiesz, to niewyraźne jest wtedy. A to ma znaczenie. Prawda? Tembr głosu, w jaki sposób
W jaki sposób ty ten głos modulujesz? Ma znaczenie to wszystko. Człowiek musi uczyć się mówić. Rzeczy ważne należy podkreślać inną formą tembru głosu. Rzeczy mniej ważne inną. Tak jak się podkreśla na czerwono, na zielono, rozumiecie? Tak się rozmawia z drugim człowiekiem. Pewne rzeczy się akcentuje, robi się przerwę po nich. Po co się robi tą przerwę? Tak jak piszesz i robisz przecinek, tak też mówisz do człowieka. Jak zadajesz pytanie, to ma formę pytania. Tembr głosu jest pytający. Co o tym myślisz? A nie co o tym myślisz? Rozumiesz, o co chodzi? To inaczej się, to w ten sposób się komunikuje z drugim człowiekiem. Ton wypowiedzi, w jakim my w ogóle się wypowiadamy, czy to jest nerwowy ton, na przykład. Czy on jest właśnie, ten ton jest podniesiony na poziomie nerwów. Czy też na przykład to jest taka wypowiedź zmanierowana, taka, że ty stoisz i tak mówisz od niechcenia o jakichś ważnych sprawach. To jest mega istotne. Artykulacja. W jaki sposób ty artykułujesz, czy ty mówisz wyraźnie, tak? Czy to słychać, że ty mówisz wyraźnie? Czy ty mówisz w ogóle w taki sposób, że zjadasz końcówki, że niewyraźnie jakby zaczynasz, że rozmytlasz te litery? To są ważne rzeczy. Za chwilę wam pokażę dlaczego. Trzecia rzecz. Komunikaty niewerbalne. Część komunikatów, tak zwana część niewerbalna. Kontakt wzrokowy. Na litość boską patrzmy ludziom w oczy. Nie w buty. Mówią ludzie, ktoś do mnie mówi, patrzy tam. Tu. Ja często przechodzę, prawdziwie pan spojrzał. Bo uważa, że ważną rzecz do mnie mówi, to musi patrzeć gdzieś w powietrze. Tam patrz. Nie wiem, o co chodzi. W oczy mi patrz. Mam po to oczy. Bóg nam dał oczy mniej więcej na tym samym poziomie. Rozumiesz? I patrzmy sobie w te oczy. W oczy patrzmy. To jest naprawdę stara, dobra szkoła. Patrzeć ludziom w oczy. Czasami można Boga zobaczyć najpierw, albo diabła też. Zależy. Ale patrzmy w oczy. Gesty, które robimy. Nie bądźmy ludźmi, którzy w ogóle stoją, w ogóle... Ja czasami na kaznodziejów niektórych patrzę, jak oni głoszą, w ogóle wiesz. I on głosi, głosi, w ogóle głosi. Ja mówię, kurczę, nie rusza się. 40 minut się nie rusza. Ja mówię, mistrz. Albo się porusza, wiesz. Rozumiesz? Ja mówię, przecież mógłby to, co mówi, tak? Uruchamić do tego cały system gestów, które by było mega lepsze dla przekazywania w ogóle tych informacji. Mimika twarzy, następna rzecz. Ludzie mają kamienne twarze, jak mówię. Człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Tak jak mieli sparaliżowane twarze, jak Sylwester Stallone. W ogóle widziałeś, jak Sylwester mówi? Sylwester mówi dotąd tylko. Reszta twarzy Sylwestrowi nie pracuje. Ale dlatego, że Sylwester miał, proszę ciebie, uszkodzone nerwy tutaj. Wiecie, o co chodzi. Ale my nie mamy uszkodzonych tych nerwów. Normalnie możemy wszystkim ruszać i policzkami. Się buzia rusza. Tam jest, wiecie w ogóle, ile tam jest mięśni w buzi? Bardzo dużo. Można się uśmiechać, można być smutnym, można wszystko z tą twarzą robić, co trzeba, aby przekazać odpowiedni komunikat, tak? Mówimy o rzeczach wesołych, to nie mówimy w ten sposób, jakby w ogóle się świat zawalił, prawda? A nie mówimy, a też nie mówimy o rzeczach smutnych, hi, człowieku, rozumiesz, jakie to hi. To musisz wiedzieć, jak ma ta twarz wyglądać. Ludzie się wydaje, że to jest takie oczywiste w ogóle, że to nie musi być spójne. No musi być spójne. Rozumiesz? Bo jak nosi sandały i skarpetki. No. Rozumiecie? Ja wiem, że jesteśmy wolni w Chrystusie, ale nie nośmy sandałów i skarpetki. Ważna sprawa. No.
bo palec tam się nie wchodzi, ta skarpeta się wyciąga, ten paluch taki napięty, jak płetwa to wygląda, idziesz w tym, rozumiesz o co chodzi. Potem to się przeżyna, ten czarny pazur wychodzi, światło się pokazuje, na cholerę to robić, rozumiesz? I ty głosisz komuś Chrystusa i on spojrzy ci w oczy i niechcący spojrzy na buty, już masz po Ewangelii. I on masz po Ewangelii, bo ten człowiek jest na tyle w światłym, że wie, że Jezus chodził bez skarpet w sobie. To on powie, ty nie bierzesz przykładu z Mesjasza, ty zdejmij skarpetki. Nie mówisz, ani robisz tego jak trzeba. Wiesz o co chodzi. Bo to nieważne jest dla mnie, nieważne, bo ja mam Ducha Świętego. Duch Święty nie ma nóg. Rozumiesz? Nie ma ciała, ma tylko twoje. Wiesz, weź się ogarnij, tak? Ja nieraz mówiłem, kiedyś taki chodził tutaj w centrum, to nie jeden tu chodził taki, kiedyś taki jeden był, tak wyglądał, głosił Ewangelię. Takie miał wąskie spodnie. Tylko to nie były wąskie spodnie, jak się, tylko takie, nie wiem czy wy pamiętacie, w latach 70. były takie wąskie spodnie, lekko rozszerzone na dole. I takie dwie kieszenie, takie wąskie, tu były, nie wiem po co robili. Pamiętacie te kieszenie, były to dwa palce tylko w to można było włożyć. I on miał takie miał te spodnie, miał taką krótką kurteczkę skórzaną, butów to nie pamiętam, miał taki wąsik, lekko tu nad wargą, taki zaczerniały, wygląda jak pedofil. I on chodził z Biblią i mówił, przed nim ludzie uciekali. Stał też drugi tam przy metrze, taką miał brodę, w takim płaszczu i w ogóle, i czytał w ogóle tylko z Biblii Gdańskiej, tej starej, dlaczego tam są jeszcze te teksty, rozumiesz? I cały czas opowiadał, że będzie koniec świata w ogóle, że trzeba się ratować. Wiecie o co chodzi? Ja mówię, i to ja to lata temu powiem, mówię, Boże kochany. Naprawdę ma znaczenie komunikacja, bo Jezus taki nie był. Ja pamiętam, kiedyś stoję tam przy Złotych Tarasach, na tym koszu na śmieci, taki kosz, potem go zabrali, dlatego na nim stawałem. To go zabrali, przy światłach stał, nie? Stawałem na tym koszu, miałem dobrą kazalnicę, bo się trzymałem tego słupa do świateł i tam głosiłem. I stałem tak dobrze ubrany, takie dwie kobiety przechodziły przez pasy, takie widać majętne. Jedna ostatnia, ty słyszysz, co on opowiada, co on za rzeczy gada? A ona mówi do drugiej, ale zobacz, jak wygląda, mówię. I one zaczęły stać i nie słuchać. I do drugiej mówi, no tak, a ktoś mi tą recenzję zdawał, jeden z ludzi, którzy tam chodził, nie? I on mówi, ty, to jest niemożliwe, żeby on był szalony, bo zobacz, jak on wygląda. On bardzo dobrze wygląda, ten człowiek. Rozumiecie? I one wysłuchały całe Ewangelię i mówię, no tak, to trzeba wziąć pod uwagę i poszły. Bo, rozumiecie? Przez to, przez wygląd. To przez zwykły po prostu wygląd człowieka, nie? Dotyki, następna rzecz. Dotykanie. Nie bójmy się dotykać ludzi. Ja wiem, że jest taka chora światowa w ogóle formuła, że musi być dystans. Dystanse, posłuchajcie, naprawdę gwarantuję wam to. Ja byłem w świecie, ja to co też wam mówię, to są moje doświadczenia, które pracowały, kiedy byłem jeszcze nienawróconym człowiekiem. Ja miałem taką metodę w komunikowaniu się z ludźmi, że ja w ogóle bardzo blisko podchodziłem do ludzi. To było normalne, że ja gdzieś wchodziłem, brałem kogoś za ramię, klepałem kogoś i nie znałem na przykład kogoś, nie? Podawałem mu rękę, zaraz go klepałem, zaraz mu coś poprawiłem na przykład, albo mówię, nie znali mi ludzie. Mówię, ale ma pan fajny garnitur, kurczę, czy coś takie. Wiesz, następował kontakt. Natychmiast bariera znika. Czasem trafisz na psychologa. Rozumiesz? Co będzie, mówię, ale to proszę zachować dystans. Ale to są, psychone są, ale rzadko będziesz na nich trafiał. Tylko trzeba się odważyć, podejść. Odważyć się podejść. Nie bać się, że ten dotyk w komunikacji ma znaczenie. Złapać kogoś za rękę. Przeczesać mu włosy, jak ma. Rozumiesz? To nic dziwnego. Paweł oficjalnie mówił, żeby się tam całowali w tych kościołach. Rozumiesz? Bo to mówi, pocałunkiem świętym się tam błogosławcie. Się kazał apostoł całować. Bo on wiedział, czym jest kontakt. Paweł to trybił. On wiedział, że to nie ma być takie zimne, takie w ogóle, wiesz o co chodzi. Że to takie ma być sztywne. Ja też byłem taki sztywny, byłem zielonoświątkowcem, to miałem problemy seksualne, to ja znalazłem tam. Ja nie mówię, bo to może i dobre było, na tamten raz uważam, że to było dobre. Ja miałem tak zwane, ja się witałem z kobietami na tak zwanym sztywnym holu. Kobiety dawałem za rękę, powiem, witaj siostro. Teraz się już nigdy nie zbliżyła, więc ja miałem taki sposób na siostry, żeby się nie przytulać do nich, rozumiem, to chodzi. Ale dlatego, że miałem jazdy seksualne jeszcze w głowie. Rozumiesz? Potem się uzdrowiłem i mnie to nie przeszkadzało, ten witaj, ja to ty dziś pamiętam.
Ścisnąłem ją za rękę. Więc jak ktoś ma problemy, to tak zrób. Wiesz, o co chodzi. Ale jak nie masz problemów, to miej normalną komunikację w ogóle z drugim człowiekiem, tak? Bo dotyk nikogo nie zabija. Tak? Wiecie, jakie są badania? Odbiór wypowiedzi w 7% to jest treść. 7%! Treść przekazywana, treść komunikatu to jest 7%. To jest zatrważająca informacja, ale tak jest. 38% to jest brzmienie głosu. Jak brzmi twój głos? Rozumiesz? W jaki sposób ty mówisz? Jaki jest temper twojego głosu? To wszystko w ogóle, to jest 38%. Czyli ludzie bardziej słuchają, jaki głos do nich mówi, niż co do nich mówi. I posłuchaj, 55% to jest gestykulacja i wygląd. Gestykulacja i wygląd. Ponad połowa ludzi na świecie będzie patrzyła, jak wyglądasz i jak gestykulujesz przy komunikacji. I po tym będą oceniali, rozumiesz, informacje, które im przyniosłeś. I to jest szok. Kaznodzieje w Stanach to rozumieją. Tam kaznodzieja tak chodzi. Nawet baptysta. Tam baptysta, czy człowieku wolny chrześcijanin, w Stanach to nie ma. On wie, że on się musi cały ruszać, a im bardziej jest czarny, tym się bardziej rusza. Rozumiesz? Bo on wie, jaka jest potrzeba, bo jak powiedzmy wszyscy mają 55%, to czarni mają 70%. Dla czarnego jak się ruszasz, to jest mega istotne. Rozumiesz mnie? I on chodzi. Jezus! Jezus! W ogóle wiesz, o co chodzi. Cały, raz na nim patrzyłem, mówię, co on tak chodzi? Mówię, to nie jest Duch Święty, mówię na 100%, nie, bo to wiem. Mówię, to po co on tak chodzi? Mówię, w ogóle, mówię, dobra, Panie Boże, jak nie Duch Święty, to co to jest? A Duch Święty to mówi, mądrość. O, aha. To mądrość jest. Okej. Okay. No dlatego tak chodzi. Bo tam, gdzie Duch Święty, to ja wiem, że to jest Duch Święty. Tak? Ale on mówi, to jest baptysta, nieochrzczony w Duchu Świętym. I on właśnie w ten sposób mówi, że języki już ustały. Nie ma prawa, bracia. Hej, halleluja. Wiesz, o co chodzi. I on w ogóle mówi, jaka jazda. Przekazuje im kłamstwa, a chodzi człowiek jak żółwnicza. Bo on wie, a oni wszyscy, amen, halleluja, amen. Mówię, biorą. Rozumiesz, o co chodzi? Więc ja się pytam, dlaczego my ludzie, chodzący w Duchu Świętym i przekazujący prawdy Boże, nie powinniśmy tych rzeczy wiedzieć i tych rzeczy stosować. Jeśli dołączymy te rzeczy do fundamentów prawdy, które mamy w sobie, to zyskamy bardzo dużo. Bardzo dużo. Czwarta rzecz. W wypowiedzi i mowie ciała musi być równowaga i harmonia. Więc nic nie może przeważyć. Prawda? Tekst nad gestykulacją. Wszystko musi być wyrównane w twojej komunikacji. W zrównoważony sposób komunikujesz. I teraz tak. Piąta rzecz. Tak zwane szumy komunikacyjne, czyli co przeszkadza? Po pierwsze, różnice kulturowe przeszkadzają. Musicie rozumieć, że różnica kulturowa będzie stała na drodze komunikacji. Jak się wchodzi w takie zróżnicowanie kulturowe, to trzeba się modlić i szukać Bożego prowadzenia, jak się komunikować z ludźmi o innej kulturze. Stereotypy, druga rzecz. Ludzie są przyzwyczajeni do jakiejś formy komunikacji. Rozumiecie? I teraz, żeby dobrze komunikować, często trzeba wejść w jakąś płaszczyznę drugiego człowieka, z drugiej strony u siebie zrezygnować z wszelkiej formy stereotypów. Ty, jako człowiek światły, powinien być pozbawiony stereotypów komunikacyjnych. Jaki powinien być? Elastyczny. Elastyczny. Elastyczny w komunikacji powinieneś być. Prawda? Trzecie. Brak zdolności przyjęcia perspektywy drugiego człowieka. Dramat komunikacyjny. Że człowiek nie przyjmuje perspektywy drugiego człowieka. Rozumiesz?
To jest tak, jakby człowiekowi bez nóg, prawda? Przyszedł i komunikował, jak cudownie ci się chodzi w tych nagrach. Szok. To jest brak wejścia w położenie drugiego człowieka. Brak wejścia w swojej głowie. Rozumiecie? Nie wolno tego robić. Brak zdolności przyjęcia perspektywy drugiego człowieka. Następna rzecz, mega banalna, wydaje się, ale bardzo istotna. Kłopoty w zakresie odbioru. Słaby słuch, brak artykulacji, jąkanie się, złe tempo. To są banalne sprawy, ale to są szumy komunikacyjne. Szumy komunikacyjne. Trzeba się modlić o takie rzeczy. Rozumiesz? Umieć się tych rzeczy poddać. W Duchu Świętym. Dalej, samopoczucie. Stres, zmęczenie, rozdrażnienie. Jeżeli w komunikacji z drugim człowiekiem jedna z tych osób, czy obydwie są zestresowane, zmęczone, rozdrażnione, to jest dym komunikacyjny. Jeden wielki dym. Awantura. Tam nie ma prawidłowego przekazu informatycznego. Trzeba się wycofać. Przeczekać. Rozumiecie? Przeczekać. My na przykład w domu, jak Agata ma okres, nie rozmawiamy o trudnych sprawach. Po co? Okres trochę trwa. Mogę przed okresem, no po okresie. Może przed okresem też nie. Kilka dni przynajmniej, ale po. Bo się dobrze rozmawia, tak porozmawiamy o innych rzeczach, można sobie porozmawiać o nieważnych sprawach, prawda? O ważnych w innym momencie, jak jest lepsza kondycja. Nie rozmawiamy też, jak jesteśmy przemęczeni o różnych ważnych rzeczach. Po co? To nie jest czas. No i ja to nazywam takim królem szumów, czyli wybiórczość uwagi. To jest skoncentrowanie się tylko na niektórych fragmentach wypowiedzi. To jest dramat komunikacyjny następny. W zasadzie słyszy się to, co się chce. Człowiek do ciebie coś mówi, a ty wyłapujesz, tylko pewne rzeczy się na nich skupiasz. Nie wolno tego robić. Słuchamy całych wypowiedzi ludzi. Całych wypowiedzi. Łapiemy kontekst. Rozumiesz? A nie jakąś rzecz, się na niej fiksujemy. Bo on powiedział w tym momencie, nie wiem, że to jest głupota, co zrobiłem. O, to uważam za głupiego. Już się teraz nie ważne, co on dalej mówi, a on mówi inne rzeczy jeszcze. I potem pytasz tego człowieka, co ty zrozumiałeś z tego, co powiedziałem, że głupi jestem. Kurczę, że nie powiedziałem, że głupi jesteś. Jak to nie powiedziałeś? Powiedziałeś! No nie powiedziałem, że jesteś głupi. Powiedziałem, że robienie tych rzeczy to głupota. A nie, że głupi jesteś. Na czym się skupiłeś? Jaki kompleks do ciebie przemówił? To ważne, bo to jest szum. To zaburza bardzo silnie. Szósta sprawa, tak zwana otwierająca grzeczność wymuszona. Zaczynamy każdy komunikat od ugrzecznionych zwrotów. Uczmy się tego. Kto nam dał przykład? Jezus. Czwarty rozdział Ewangelii Jana. Jak rozmawia z Samarytanką. Bardzo grzecznie, sympatycznie, bez jakiegoś, zaczyna swoją rozmowę bez jakiegoś głębszego sensu. Rozumiecie? Kurtuazyjna rozmowa. Zaczyna się coś. Potem to przychodzi w bardzo poważną rozmowę. Kończy się to w ogóle manifestem Bożej mocy. Ale zaczęło się od czego? Od pewnego ugrzecznionego komunikatu. Właśnie w Anglii, wśród anglosasów, to jest właśnie to, co u ciebie, jak się trzymasz, jak się masz.
I nikt nie oczekuje zwrotu. Tak jak tutaj u nas w Polsce. Jak się masz? Depresję. Leżę i kwiczę. Boże, być nie mogło. Diabeł mnie dojeżdża. W ogóle nie o to chodzi. To nie chodzi, żebyś mi na pytanie odpowiedział, jak ty się czujesz, bo to nie jest to pytanie. To jest pytanie ugrzecznione. To jest początek rozmowy, to jest zagajenie. To jest zaczepienie komunikacyjne. To nie jest pytanie, jak się czujesz. Ty nie masz teraz wyłożyć wszystkich papierów ze szpitala psychiatrycznego i zaczynać będziemy, co powiedział lekarz. Bo to anglosasa to byś tym zabił. W ogóle wiesz, o co chodzi. Polaka nie, bo Polak to wyjmie ci swoje. Ty mu pokażesz, tak? Masz raka? Aha! To ja ci pokażę, co ja mam. Ja mam to. Wiesz, o co chodzi. To normalna... Tak, bank cię oszukał, człowieku, mnie wszystkie. Jeżeli Polacy rozmawiają, ja to mówię, u nas naprawdę demony się nie muszą starać o nich. Tak, a tam mówię, wczoraj wychodzę z domu, ławka naprzeciwko bloku u nas stoi. I siedzą trzy kobiety, takie pracownice spółdzielni mieszkaniowej. W maskach potop. Tak, ona tak przychodzi i patrzy na nie i mówi do nich tak. Po co wy te macie na twarzy? Przecież tu nikogo nie ma nawet. Tam jakoś było południe czy coś, tam tu nikogo nie ma w pobliżu. Nie ma dyrektora w ogóle w spółdzielni, nie ma waszego kierownika, nikogo nie ma. Koronawirusa nie ma, mówi do nich. A one nie ma i wszystkie zdjęły. Mówi, kurczę. Ona mówi, no to za głupota, no się to we trzy maskę. W parku nikogo nie ma, wiesz o to chodzi, nikogo. No, kurczę, no. Szok. Akurat trafił na jak wychodziła z klatki. Ale uczmy się tych grzecznościowych zwrotów. Niech to nie będzie dla nas dziwne. Nie? Wchodzimy w rozmowę z drugim człowiekiem, nie wjeżdżajmy od razu z tematem. Ja ci tutaj powiem zaraz. Wiesz. Zacznij rozmowę. Wejdź na takim normalnym, gładkim poziomie. Wejdź gładko w tą rozmowę. Gładko wchodź. Tak? Bo to ci usprawni dalszą komunikację. I teraz w zasadzie taka rzecz ostatnia, ale troszeczkę o niej chcę pomówić. Blokady komunikacyjne. To się nazywam to parszywa dwunastka. 12 blokad komunikacyjnych, bardzo silnych. I chcę wam pokazać, jakie demony za tym stoją i jakie to wywołuje reakcje. Po pierwsze, to jest rozkazywanie w komunikacji. Nie rozkazujemy w komunikacji. Bo to powoduje co? Złość. I tam przychodzi duch złości. Jeżeli chcesz drugiemu człowiekowi coś przekazać, komukolwiek, osobie podwładnej, osobie, która ma coś wykonać, to musisz nauczyć się, aby powiedzieć do niego to w ten sposób, aby nie był to rozkaz bezpośredni. Bo jak to zrobisz, rozumiesz, to wywołasz złość. Ta złość nie tylko uderzy w niego, ale i w ciebie, bo to jest duch. Ja się tego musiałem nauczyć. Zastosowałem do tego metody, o których wam mówiłem wcześniej. Czyli faktycznie w intencji swojej rozkaz pozostał rozkazem, czyli nakazem wykonania pewnej rzeczy. Jednak obłożenie tego odpowiednim tonem głosu, odpowiednią formą przekazu powodowało, że nie powstawała coś. Druga to są groźby. Kiedy grozisz komuś w komunikacji, to wywołuje to bunt. Rozumiesz? Groźba wywołuje bunt. Po trzecie, trzecia rzecz to jest moralizowanie kogoś. Kiedy moralizujesz, bierzesz człowieka i w taki sposób bezpośredni
narzucasz mu pewne wartości moralne, to będzie to wywoływało w nim rozczarowanie. Bo ten człowiek, nawet jeśli je przyjmie, a nie będzie na to gotowy, to on temu nie sprosta. On nie sprosta tych rzeczy. I on będzie rozczarowany, że on tego nie może zrobić, że on tego nie potrafi zrobić. To tak działa. Ja nie mówię o tym, jeszcze raz przypominam, nie mówię o tym, że ludzie mają Ducha Świętego i wchodzą w różne formy nadprzyrodzoności i przechodzą z tym Duchem Świętym te rzeczy. Ja mówię o poziomie, zwykłym poziomie komunikacji, którego my musimy umieć się trzymać. Ponieważ bywają różne sytuacje, szczególnie jeżeli chodzi o Kościół, gdzie przekazuje się rzeczy trudne, gdzie mówi się w sposób trudny. Ale my w tym wypadkach liczymy, wiecie na co ja na przykład najczęściej liczę? Nie na to, że to jest taka ta zwykła, normalna komunikacja, tylko ja szukam nadprzyrodzonego działania Ducha Świętego. Ale to się jakby to wychodzi poza granice fundamentalnych prawidłów komunikacji. Nie moralizujemy, bo inaczej, jak będziemy moralizować w taki sposób bezpośredni, to ludzie będą rozczarowani. Dalej, samodzielne dyktowanie rozwiązań. Kiedy my w komunikacji samodzielnie dyktujemy komuś jakieś rozwiązanie, to następuje u tego człowieka w konsekwencji frustracja. Bo to ktoś musi realnie do pewnych rozwiązań dojść za pomocą naszych wskazówek. Bo jak mu damy rozwiązanie i będziemy tak cały czas komunikowali mu, rozumiecie, to człowiek będzie sfrustrowany. Ja naprawdę daję ludziom bardzo niewielkie dawki rozwiązań. Często ludzie by chcieli tych rozwiązań. Przychodzą i mówią, jak to ma być? Jak tą rzecz, co z tą rzeczą zrobić? Ja najczęściej prowadzę człowieka do zrozumienia pewnych prawideł, które pomogą mu, rozumiecie, wyciągnąć wniosek i podjąć decyzję. Rzadko mówię, trzeba zrobić to, albo to. Rozumiesz? I nie mówimy o tym, że na przykład mówisz do dziecka i trzeba wynieść śmieci. Nie o tym mówimy. Mówimy o komunikacji. Dalej. Robienie wyrzutów powoduje agresję. Zawsze. Kiedy robimy komuś wyrzuty, żeby komunikować problem drugiemu człowiekowi, to trzeba mu wyrysować zjawisko, całe zjawisko. Bo jak mu załadujesz bezpośrednio wyrzut, to tam powstanie agresja. To trzeba w coś ubrać. Te wszystkie rzeczy trzeba w coś ubrać. Rozumiesz? W coś ubrać. Jakąś przypowieść często. Nawet groźbę. Musisz w coś ubrać, bo jak zastosujesz suchą groźbę, będzie problem. A jak groźbę w coś ubierzesz, rozumiesz, odpowiednio, to zostanie przyjęte jako na przykład informacja, co się może stać, kiedy człowiek ten z tej drogi nie zejdzie. Ja wam pokażę na przykład, zanim będę dalej o tym mówił. Przyjechał kiedyś, to było w Afryce, w takim dużym kościele, przyjechał usługujący, który mówił o pieniądzach. I on miał kilka sesji o tych pieniądzach przez cały dzień. I mówił o wielu, wielu rzeczach związanych z finansami. Między innymi mówił o tym, aby siać pieniądze w Królestwo Boże, i to wiadomo. I mówił też o tym, że jeśli człowiek nie będzie stosował Bożych prawideł, to w konsekwencji wyjdzie z linii życia i wejdzie w śmierć. Po tych kilku godzinach jego wykładów, pastor tego kościoła, który to zorganizował, wyszedł i mówi tak.
Słyszeliście, co powiedział kaznodzieja, nasz przyjaciel ze Stanów. Albo będziecie siać w ten kościół, albo umrzecie. I koniec. Zakomunikował. Kilkugodzinny wykład tamtego, człowiek, który przygotowywał ich, mówił tym ludziom o różnych rzeczach w odpowiedni sposób, komunikował im te rzeczy, pokazywał prawidła, wskazywał też tam na wszystko, dawał rozkazy, groził, ale to było wszystko ujęte w system przekazu, odpowiedni system przekazu. Tamten przyszedł, sparafrazował. Jak nie będziecie w ten kościół, to umrzecie. Rozumiecie? To jest właśnie przykład tego, w ogóle, jak się nie powinno robić. Krytykowanie, następna rzecz. Jeżeli uwalniamy bezpośrednio krytykę, to wzbudza się w człowieku poczucie krzywdy. Takie robimy w ogóle my. Krytykowanie wywołuje poczucie krzywdy. A można zupełnie inaczej to ułożyć. Można człowiekowi pokazać różne mankamenty jego i nie wywołać poczucia krzywdy. Następne ośmieszanie. Ośmieszanie człowieka doprowadza do niezadowolenia. Żaden człowiek, z którego się śmiejemy, wyszydzamy go, nie będzie zadowolony. Naprawdę trzeba mieć mega dystans do siebie, żeby znieść takie szydercze podejście jakichś ludzi. To trzeba... Rzadko kto to się stanie. A na całej linii w ogóle wątpię, żeby ktokolwiek. Prawda? Że przynajmniej na jakimś odcinku, ale wywołuje to silne niezadowolenie. Dalej, niezasłużona aprobata. Jeżeli w sposób niezasłużony, bezpośrednio jakby aprobujemy człowieka, powiedzmy tak po ulicznemu, cukrujemy mu ustawicznie, to powstaje niska samoocena. Człowiek, jest napisane w Piśmie Świętym, że zbyt duża ilość miodu, ona przynosi problem. Rozumiesz? Że ta niezasłużona aprobata, często tak bardzo często w dzisiejszym czasie stosowana wszędzie, ona powoduje niską samoocenę. Człowiek jakby słyszy ustawicznie, tylko i wyłącznie to, że no wszystko jest okej, to nic się nie stało, to wszystko dobrze, no nic się nie stało, no nic się nie stało, no stało się. Uświadom sobie, że się stało. To nie znaczy, że się świat zawalił, to nie znaczy, że cię skreślam, to nie znaczy, że jesteś niczym, ale uznaj, że się stało. Uznaj, że się stało. Więc niezasłużona aprobata. Dalej, zapobiegliwe uspokajanie w swojej komunikacji. Kiedy my zapobiegliwie uspokajamy, ale uspokój się. No już bądź spokojny. Nie? Wiecie, do czego to prowadzi? To prowadzi do izolacji. Człowiek jest ciągle uspokajany, ale uspokój się. Bądź spokojny. To prowadzi do izolacji. Dalej, odciąganie uwagi prowadzi do chaosu. Kiedy w komunikacji odciągamy uwagę kogoś od fundamentalnych prawideł, to prowadzi do chaosu. Jeżeli my nie przekazujemy takiej prostej linii jakiejś, tylko od tej prostej linii odchodzimy gdzieś, to w człowieku wzbudza się chaos. Na przykład ludzie podczas jednej rozmowy, jednego komunikatu potrafią poruszyć kilka wątków. Ja czasami mam wrażenie, jakby ktoś miał schizofrenię. Kilka nici ubrania. Prum, prum, prum. Ja mówię, kurczę, na czym się skupić teraz? Kilka wątków mi człowiek uruchomił. A u mojej babci to się stało tamto, a wczoraj to na ewangelizacji to się to było to, a jadłem w ogóle śledzia z cebulką. W ogóle wiesz, o co chodzi? Ja mówię, jak to ugryźć teraz? Pomożemy komunikować o każdej tej rzeczy z osobna. W porządku. Komunikuj mi o śledziu z cebulką, potem o tym, potem o tym. Ja się muszę skupić. Daj mi się skupić. Nie rozpraszaj mnie. Jeśli chcesz, żebym coś wyjął w ogóle z twojej komunikacji.
Prawda? Bo inaczej chaos przyjdzie do mojego życia. W ogóle w tej komunikacji. Bo jestem rozkojarzony, tak? Dalej to jest stałe interpretowanie czegoś. W komunikacji, jeżeli ktoś coś mówi i ty ciągle jakby, bo jest ciągła interpretacja jakiegoś zjawiska. Ktoś na przykład mówi o tym, że coś mu się przydarzyło. Wczoraj szedłem i potknąłem się o kamień, prawda? I się przewróciłem i stukłem sobie rękę, tak? A ty mówisz, wiesz co? To trzeba zastanowić się, czy jakichś przeszkód duchowych nie masz w życiu. Czy to nie jest przypadkiem tak, że na twojej drodze z Bogiem leżą jakieś przeszkody? Byś się zastanowił, może trzeba się modlić. To jest ciągła interpretacja. U chrześcijan to jest w ogóle takie jak chleb z masłem. Ciągle interpretują jakieś zjawisko. Ciągle interpretują. Ale jeżeli tak będziemy interpretowali, to będzie, wiecie, to będzie następowało w drugim człowieku? Przeciwna historia. Będzie następowała nadmierna uległość. Ciągłe interpretowanie czegoś powoduje, że człowiek przestaje być, przestaje w realu chodzić. Przestaje realnie funkcjonować. Jest taka jest taka dziwaczna uległość pewnym zjawiskom. I na przykład, a jeszcze nie daj Boże, jak to się proroczym osobom zdarza. Prorocze osoby, kiedy w ten sposób mają komunikowane rzeczy, to człowieku jest wszystko. O, list spadł. To list spadł, prawda? Ale spadł mi z której strony? Z prawej czy z lewej? A może list spadł, bo jest jesień? A może nie ulegaj temu zjawisku? Może jest po prostu jesień? A rozumiesz, o co chodzi? Bo ciągła komunikacja, ciągłe rozmowy na taki temat, tak, takich rozmów jest masa. Ludzie siedzą i tak gadają ze sobą. I ostatnia rzecz, wścibskie wypytywanie. Wścibskie wypytywanie, takie wchodzenie wścibskie w relacji z drugim człowiekiem, w tej komunikacji, ono będzie w konsekwencji wywoływało poczucie winy. Bo będzie to odbierane jako coś takiego, że no nie jestem do końca szczery. W podświadomości ten człowiek będzie mówił, kurczę, nie wystarcza tamtej osobie to, co mówię, nie wystarcza to, co komunikuję, jeszcze ona się dopytuje, jeszcze tam palcem grzebie, jeszcze tam wsadza, jeszcze tam szuka czegoś. Czego tam szukasz? Nie szukaj tam. Rozumiesz? Nie pociągajmy za język niepotrzebnie ludzi. Rozumiesz? Nie róbmy tego. Nie ma takich potrzeb. To są ważne rzeczy, dlatego że komunikacja, ona daje nam możliwość przekazu i odbioru informacji. I my musimy być świadomi, co przekazujemy, co odbieramy. Musimy być świadomi, co możemy poprawić, w jaki sposób coś ubrać. Każdą rzecz można przekazać. Każdą rzecz. Ale można to zrobić tak, aby to nie wywoływało różnego rodzaju niepotrzebnych, dziwnych rzeczy. I tak będziemy mieli w życiu rzeczy, przyjaciele, że będą konflikty emocjonalne, nie emocjonalne, tylko komunikacyjne. No to jest normalne. Prawda? Masz pracę, masz firmę na przykład, pracują u ciebie ludzie i ty przychodzisz i nie, oni coś robią na ty, jako właściciel firmy wprowadzasz nową dyrektywę. No trzeba to zrobić tak, tak, tak i tak. Oczywiście nie zawsze jest tam możliwość, żeby stworzyć jakąś atmosferę do tego, tylko się mówi w takich sytuacjach no dosyć jasne, konkretne komunikaty. I to wywołuje konflikty też, bo wielokrotnie pracownik powie, no on by chciał inaczej, ale jakby nie wszystko ogarniemy taką mądrością komunikacyjną, rozumiecie, o co chodzi? No, dlatego, że to, co ja wam mówię, jest taką bazą, na której możemy pracować. To nie znaczy, że to wyeliminuje wszystkie konflikty, to nie wyeliminuje wszystkich konfliktów.
klientów. Absolutnie. To nie ma takiej opcji nawet. Rozumiesz? Ale wyeliminuje masę konfliktów. Bardzo dużo. I ja mam konflikty komunikacyjne z ludźmi. Ale mam ich mało. Nie mam tak, że nie mam. Ale to, co miałem kiedyś, w porównaniu do tego, co teraz, to jest niebo a ziemia. Nauczyłem się. Nauczyłem się tego w moim małżeństwie. Nauczyłem się tego w kościele. Nauczyłem się z różnymi ludźmi. Wiecie. Jakich słów użyć, jak się zachować niewerbalnie, jaką mieć mimikę twarzy, jaką mieć gestykulację, jak coś w coś ubrać. Kiedyś, nie wiem, czy zdarzyło wam się, są takie tam w ampułkach takie jakieś tabletki, powiedzmy, takie w plastikach, tam jest proszek taki w środku. I czasem mi się zdarzyło, że zostawiłem to sobie w buzi, jakoś tak, przez chwilę, żadne powody, to mi się już rozpuściło i ten proszek mi wyleciał do buzi. Mówię, jakie to jest paskudne. Mówię, kurczę, albo kwaśne, albo gorzkie. I ja zrozumiałem, dlaczego to jest w tym opakowaniu. Bo to by było takie, to jest lek jakiś, nawet witamina C. Ok? Ona jest bardzo niesmaczna, ona jest niemiła. Ona jest ciężka do przełknięcia. Gdybym miał codziennie na przykład łykać taką łyżkę takiego czegoś, to bym nie chciał tego robić. No dlatego to jest w otulinie. Jest ta otulina, którą się połyka i to się tam rozchodzi. Już kwasom żołądkowym nie przeszkadza, bo już tam nie ma kubków smakowych w brzuszku. Często w komunikacji musimy przejść te kubki smakowe. Bo jak nie przejdziemy tych kubków smakowych, to wyplują nasz komunikat. Rozumiecie? Bo on niesmaczny będzie. To musimy się uczyć, jak o tą otoczkę zrobić, żeby ją wepchnąć tam do środka, do tego brzuszka, tego człowieka. Wepchnąć tam. Jesteśmy mądrzy, chodzimy w prawdzie, kochamy człowieka, więc nie mamy co się przejmować o intencje. Wszystko możemy tam wepchnąć, ale w odpowiedni sposób. Z drugiej strony uczymy się, jak przyjmować od ludzi komunikaty. Prawda? Uczymy się kontaktu, uczymy się w ogóle wejścia w pozycję drugiego człowieka, uczymy się tych wszystkich rzeczy. Uczymy się, że nasze stany emocjonalne są niezmiernie ważne. Wiecie, jak nasze stany emocjonalne mogą zmienić komunikat? Prawdziwy, żywy komunikat może być zmieniony, proszę Ciebie, w dramat i wywołać wojnę. A wystarczyłoby to inaczej powiedzieć, a wystarczyłoby to inaczej zakomunikować. Wystarczyłoby na przykład przeczekać troszkę, chwilę przeczekać i jutro to zrobić, na spokojnie. Pamiętam, jak taki, słuchałem kiedyś takich nauczeń takiego pastora o małżeństwie i on mówi, małżeństwo jest jak hamburger, mówi. I mówi, jest bułka na górze, bułka na dole i kotlet w środku. Mówi, chodzi o to, żeby odpowiednio to podać, nie? I mówię, ja kiedy z moją żoną rozmawiam o różnych trudnych sprawach, to na przykład nie rozmawiam wtedy, kiedy jest podwyższona emocjonalność. Najlepiej porozmawiać o trudnych sprawach po seksie. Rozumiesz? Nie przed. Bo może nie dojść do seksu na przykład. No tak. Rozumiesz? To może być w ogóle, nawet kilka dni może nie dojść wtedy. Jak się porozmawia o takich trudnych sprawach, to później, to po tym, zaraz po tym jeszcze, to jest ciekawe, po seksie mężczyzna i kobieta są najmniej płciowi wtedy. I najmniej mają pretensji do wszystkich i do siebie nawzajem w ogóle. I wtedy można poruszać trudne tematy, bardzo proszę, trzeba być tym mądrym. Ja się pokazuję, w jaki sposób te rzeczy trzeba robić. Proszę was, wyciągnijcie z tego wnioski. Uczmy się tego, bo jest to nam bardzo potrzebne.